Wiecie, dzisiaj mam wrażenie, że Kościół czasami jest troszeczkę odizolowany od rzeczywistości. I myślę, że nie jesteśmy w stanie na to powiedzieć amen, bo to by nas trochę zawstydziło, więc ja powiem amen. Jesteśmy odizolowani czasami od rzeczywistości i stworzyliśmy sobie takie wygodne inkubatory, w których schowaliśmy się od tego, co jest na świecie. I to dobrze, bo życie świętym życiem to jest życie oddzielonym życiem, ponieważ święty oznacza oddzielony, ale Jezus Chrystus nie powołał Kościoła do tego, żeby on się schował przed światem. Jezus Chrystus nie powołał swojego Kościoła, aby Kościół był schowany, był całkowicie nieświadomy tego, co się dzieje i mówił, nas to nie interesuje. Bo okazuje się, że bardzo interesuje w Słowie, że my mamy modlić się o władzę, mamy być świadomi tego, co się dzieje, co cesarza, to cesarza, co pana, to pana. Wiecie, są wersety, które pokazują nam, że my mamy wiedzieć, co się dzieje. My mamy wiedzieć, kto, co, jak i gdzie, dlaczego, żeby Kościół w modlitwie mógł wywierać wpływ. Ale musimy też zrozumieć, że pewne wydarzenia, które się dzieją, one są nieuniknione, bo taka jest kolej czasów. W drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza, trzecim rozdziale, wersety od 1 do 4, słowo do nas mówi tak. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Pójdźmy do drugiego miejsca w Słowie Bożym, Ewangelia świętego Mateusza, 24 rozdział, werset od 6 do 12. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie, usłyszeliście słowa, to wszystko musi się stać? Idziemy dalej, werset 7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Zobaczmy, co jest napisane w drugim liście Pawła do Tymoteusza 3:13. Jest napisane, ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Widzimy, że Słowo Boże, które nie zostało napisane przedwczoraj ani w czasie pandemii, zapowiedziało, że te rzeczy będą miały miejsce. Nawet powiedziane jest, że będą wzmagać się i one muszą się wydarzyć. Dlaczego? Ponieważ siła antychrysta w dniach ostatecznych, jego działanie będzie zintensyfikowane. Działanie antychrysta i sił ciemności w czasach ostatnich dni będzie zintensyfikowane. Niektóre z tych rzeczy, które przeczytaliśmy, się już w pełni wypełniły. Niektóre z rzeczy, które tutaj czytamy, są już wypełnione. Nie będę dzisiaj mówił liczb, bo nie chcę podzielić nikogo, bo wiem, że są różne szkoły na ten temat, ale jeżeli są ludzie, którzy studiują słowo pod kątem proroc i znaków czasu, dużo z tego jest już dawno wypełnione. Widzimy, że żyjemy w czasach, o których mówi słowo, że pewne rzeczy, które 100 lat byśmy pomyśleli, że wydarzą się 100 lat później, nikt by nie uwierzył. Osoby siedzące tu na sali za bycia za młodu, niektórzy, którzy mają PESEL dłuższy niż inni, którzy mają po 50, 60, 70 lat na tej sali, pamiętają, do jakiego poziomu sięgało zło 30, 40 lat temu. Dzisiaj to jest eskalacja nie w postaci dodawania, ale mnożenia. I pytanie teraz w tym wszystkim, jak się ma Kościół Jezusa Chrystusa do tego odnieść, ustosunkować. Bo pierwsza myśl, jaka nam przychodzi, ojejku, oby tego wszystkiego nie było, oby nastał pokój. Powiedz mi, gdzie słowo zwiastuje, że nadchodzi pokój?
Widzisz, Kościół musi znać Pismo. Kościół musi rozumieć, jakie są czasy i musi odnaleźć się w sytuacji i wiedzieć, jak zareagować. Ponieważ jeżeli nasze modlitwy będą niezgodne ze Słowem Bożym, ogólnie teraz mówię, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek Twoje modlitwy będą i moje wysłuchane, jeżeli one nie są w ślad tego, co jest wolą Bożą i co jest spisane w Słowie Bożym. Biblia do nas mówi, że my wierzący jesteśmy solą ziemi, że my, Kościół, mamy nieść nadzieję, że Kościół Jezusa Chrystusa ma nieść światło Ewangelii na zewnątrz. I teraz jak Kościół ma reagować? Czy w ślad tych wersetów, które przeczytałem, Kościół ma się położyć i zgodzić się na to? Kościół nigdy, ciało Jezusa Chrystusa, Pan Jezus, On nigdy nie położył się biernie przed działaniem wroga. Wróg jest pokonany i my jako Kościół mamy egzekwować to zwycięstwo. Walka jest o życie ludzi. Wróg chce pociągnąć jak najwięcej ludzi do piekła. Zadaniem Chrystusa, które dokonał, wypełnił, ukończył na krzyżu, uzdolnił nas przez moc Ducha Świętego, Kościół Jezusa Chrystusa, do tego, aby nieść przesłanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I napisane jest, nie będziemy tego otwierać, jest napisane w Mateusza 16:18, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Mamy zamieszanie z tym wersetem. Bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Mamy zamieszanie w kontekście słowa Kościół i definicji na Kościół. I mamy zamieszanie odnośnie Ewangelii. I ja dzisiaj na podstawie Słowa Bożego chciałbym na tym zgromadzeniu Kościoła na poziomie międzynarodowym wyprostować pewne rzeczy, ponieważ one muszą być wyprostowane głośno, z odwagą, wyraźnie i do kraju. My potrzebujemy wiedzieć, o co chodzi z Kościołem, kto to jest Kościół, co to jest Kościół i potrzebujemy rozumieć, o co chodzi z Ewangelią i jaka Ewangelia jest tą prawdziwą. Bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Ale moje pytanie jest, jakiego Kościoła? Kościoła zielonoświątkowego, Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego, a co z kościołami niedenominacyjnymi? A co ze zborami, które nie są w żadnej denominacji? Bo słowo mówi, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Ale co jest Kościołem i kto wpisuje się w obręb, zakres Kościoła? I to jest bardzo mocno powiązane z tym, o czym mówi list do Efezjan. I chciałbym powiedzieć o tym, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus, a Jego ciałem jest Kościół. Teraz co to jest Kościół? Kościół to są ludzie, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Kościół, częścią Kościoła, biblijnie, teologicznie, doktrynalnie to patrząc, nie są osoby, które żyją ze świadomością istnienia Pana Jezusa. Kościołem, częścią Kościoła, ciałem Jezusa Chrystusa, członkami z osobna, nie są osoby, które przyjeżdżają na konferencję i śpiewają o Panu Jezusie. To nie wystarcza, aby nadać statut członka ciała Chrystusa. Spotykam się z wieloma wydarzeniami, które mają miejsce w Polsce i na świecie, w których ludzie nauczeni tego w większości na świecie, że Pan Bóg to taki niedobry, gdzieś sędzia siedzi, i ja muszę zrobić wszystko, co mogę, żeby mu więcej nie podpaść. Przychodzę na spotkanie, na którym pośpiewamy piosenki o Panu Jezusie i jeżeli nie ma wygłoszonej tam Ewangelii, a człowiek na nowo się nie odrodził, to jego sumienie zostało pogłaskane, że między nim a Bogiem, to w sumie po tych 4 godzinach jest już lepiej niż było 4 godziny temu i człowiek ma złudne poczucie pokoju między sobą a Bogiem tylko dlatego, że jego sumienie zostało uciszone, bo pośpiewał kilka pieśni.
Biblia mówi o tym, że my jesteśmy ludem drogo nabytym. I tu jest sekret. Jesteśmy ludem nabytym. Kościół jest ludem nabytym. Nabytym jesteśmy kupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Ci są pełnoprawnymi synami i córkami, którzy się na nowo narodzili. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 1, werset 22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. To jest 2 Koryntian 1:22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Idziemy dalej. Wiem, że media cudowne nadążą za mną. 2 Koryntian 5:5. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek, innymi tłumaczeniami jest pieczęć, dał nam ducha. Zobaczcie trzecie miejsce w słowie, list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 1, werset 13 i 14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, czyli co jest? Ewangelia była głoszona. I uwierzyliście w niego, była wiara, poszło wyznanie, co jest napisane? Zostaliście zapieczętowani. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Własności Bożej. Kiedy jest na tobie pieczęć, dopiero wtedy jesteś własnością Bożą. Dopiero kiedy jest na tobie pieczęć, jesteś własnością Bożą ku uwielbieniu chwały Jego. I list świętego Pawła do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Co to jest dzień odkupienia? No tam, gdzie chcesz przejść selekcję. Widzisz, musisz mieć na sobie pieczęć. Widzimy, była wiara, widzieliśmy, było wyznanie na usłyszaną Ewangelię i Biblia do nas mówi, że kolejnym etapem jest to, że... No bo tak jak mówię, ktoś mówi, a ja się pomodliłem. Pastorze, 30 sekund. Ja 2 minuty byłem pod wodą. Co ze mną? Nie mam pewności. Nie mam pokoju. Ponieważ posłuchaj tego. Kiedy masz pewność, że jesteś zbawiony, a ważą się losy wieczności. Kiedy jesteś pewien, że jesteś zbawiony, wtedy masz pokój. Czy możemy pokazać tą grafikę cudowną z pieczęcią? Ona jest genialna. Mamy naprawdę kozackich grafików. Zobaczcie, tu się dzieje. Jest pieczęć Ducha Świętego. Więc kiedy... To jest taka ilustracja, mam nadzieję, że każdy to rozumie. Więc teraz posłuchajcie, co tak sobie zapisałem dzisiaj o 3:15 nad ranem. Znakiem towarzyszącym chodzenia na siłownię jest ładna, umięśniona sylwetka i forma fizyczna. Znakiem wjechania samochodu do myjni jest czysty, lśniący samochód. Znakiem pobytu w saunie jest piękne spocenie. Znakiem zbawienia, nowonarodzenia jest pieczęć Ducha Świętego na tobie. A więc, jeśli nie ma na tobie pieczęci, którą może postawić sam Pan, tego nie da ci człowiek. Tego nie da ci pastor, tego nie da ksiądz, tego nie da proboszcz, tego nie da prezbiter, tego nie da biskup, arcybiskup, nadbiskus, cokolwiek. Biskus, tak powiedziałem, biskus. Nie da się. Tej pieczęci nie udziela człowiek. Tą pieczęć udziela Bóg, ponieważ proces nowonarodzenia jest cudem, w którym uczestniczy Duch, który zamieszkuje w nas. I Biblia mówi, że Boży Duch wespół z Duchem naszym świadczy po nowonarodzeniu, świadczy,
poświadcza, jest gwarantem. Ten zadatek jest pewnikiem. Ta pieczęć poświadcza, jesteś własnością Pana. I teraz, posłuchajcie, czekajcie chwilę, będzie zaraz lepszy jeszcze aplauz. I dopiero ci, którzy są zapieczętowani, dopiero ci, którzy są nowonarodzeni i są zapieczętowani, dopiero oni są własnością Boga i dopiero te grono to Kościół. Dopiero to grono to Kościół. A więc jak dochodzimy do tego, że stajemy się Kościołem? Słyszymy Ewangelię. Widzisz, musisz usłyszeć, żeby uwierzyć. Musisz być kumaty. Więc słyszysz, to do ciebie wchodzi, Słowo pracuje, Duch Święty przekonuje. Co dzieje się następnie? Podejmujesz decyzję w oparciu o przekonanie Ducha Świętego, na które odpowiadasz wolną wolą. Tak, potrzebuję ratunku, potrzebuję Zbawiciela. Dlaczego? Bo już wiesz, że nie zostaniesz przez swoją liturgię, świętość, pobożność, długi krawat i wielką Biblię w wielkości tej kolumny, nie zostaniesz zbawiony. Więc mówisz, muszę się na nowo narodzić. A żeby się na nowo narodzić, w Rzymian 10:9 wierzę w sercu swoim. W co? Nie tylko w to, że Jezus żył, ale w to, że żył, zmarł za moje grzechy i zmartwychwstał. Wierząc w to, wyznaję to swoimi ustami. Kiedy wyznaję to swoimi ustami, w posłuszeństwie. Pastorze Jakubie, a co jeśli? To nie do mnie te pytania. Ja jestem prosty chłopak, ja nie rozumiem trudnych pytań, ja mam te proste. Tam jest napisane wiara, chrzest. Ja inaczej tego nie umiem przeczytać. Więc kiedy wierzysz po tym wszystkim, zanurzasz się. Pamiętasz? Kolanem po krtani, pół minuty pod spodem wychodzisz. I co słowo mówi? Wtedy jesteś zapieczętowany pieczęcią Ducha Świętego i wtedy stajesz się własnością Pana. I dopiero wtedy takie grono ludzi, do nich jest obietnica, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Dlaczego? Bo piekło przegra w pojedynku tylko wtedy, kiedy my użyjemy mocy Bożej. Nie ma mocy Bożej bez nowonarodzenia, bo bez nowego narodzenia nie ma Ducha Świętego. Posłuchaj tego jeszcze raz. Żeby zwyciężać z bramami piekieł, żeby zwyciężać z wrogiem, żeby odbierać mu terytorium, a troszeczkę mu poodbieramy jeszcze, to żeby mu to odebrać, musisz zrozumieć, że nie wystarczy głośno krzyczeć. I nie wystarczy powiedzieć, a ja należę do Kościoła. A diabeł mówi, skończyłeś już? To, czego diabeł się przestraszy, to nie ciebie, ale ciebie, który jest w mocy Ducha. On przestraszy się autorytetu Chrystusa, który jest ci dany przez moc Ducha Świętego. A więc Kościoła, czyli ludu nabytego, zbawionego, takiej ekipki nie przemogą bramy piekieł. I my potrzebujemy zrównać się z tą prawdą. Powodem, dla którego jesteśmy kładzeni, bici, nie mamy żadnej władzy, jest to, że nie mamy mocy. Jeżeli nie wygrywasz, jeżeli nie zwyciężasz w duchowej rzeczywistości, to dlatego, że nie masz mocy. Bo gdybyś miał moc, w autorytecie byś egzekwował zwycięstwo. Nie ma mocy bez nowonarodzenia. Wielu ludzi myśli, że ma Ducha Świętego, bo czuje dobrą atmosferę. A to nie jest tak. Duch Święty jest w tobie jako gwarant i wypełnienie się obietnicy Ojca. Duch Święty, jego głównym zadaniem nie jest stworzyć atmosferę na This is our time. Jezus powiedział, a kiedy stąpi na was Duch Święty, pamiętacie, co jest dalej napisane? Poczujecie dreszcz na karku. Tak jest napisane? Nie.
Jest napisane, a kiedy otrzymacie Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, otrzymacie co? Moc. Dunamis. O, jak ja lubię takie słowo. Dunamis. Moc. Znakiem rozpoznawczym przede wszystkim jest moc. Bo wielu widziałem, którzy wypili przeterminowanego Actimela i myśleli, że są chrzczeni Duchem Świętym. Coś tam bebłali, coś tam mówili. To, co jest znakiem rozpoznawczym, oczywiście języki są niepodważalne, to jest moc.